mnie powiedział sanitariusz, bo ja zapytałam o drogę, on mówi, że wiózł Kubę i że był wypadek. A ja zapytałam, czy będzie żył. Nie wiedziałam, jaki wypadek był. Bo pielęgniarka mi nie powiedziała w domu, dlaczego, że jest w szpitalu, że jest pobity i tyle. On mówi, że był wypadek. I ja zapytałam, czy będzie żył. On mówi, że będzie żył, ale straci rękę. To miała być wyjątkowa, radosna noc w jego życiu, a stała się koszmarem. Ponad rok temu, w noc sylwestrową, Jakub Wójtowicz, uczeń zespołu szkół technicznych w Radomiu, wybrał się wraz ze swoim kolegą na Placek Jeloński, aby obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Po drodze, w pobliżu wejścia do tunelu pod torami przy ulicy Słowackiego, zaczepiła ich agresywna grupa ludzi. Kuba i jego kolega zostali brutalnie pobici. Nastolatek z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na torach. Nadjeżdżający pociąg zmiażdżył mu rękę. Konieczna była amputacja. Oprawcy Kuby zostali schwytani i skazani. Nastolatek stara się nie myśleć o tragicznych wydarzeniach sprzed roku. Jednak ma świadomość, że jego wcześniejsze plany nie spełnią się. Trochę wracam myślami, ale już tak bardzo o tym, no staram się o tym nie myśleć i cały czas iść do przodu. Kuby marzenia na pewno się zmieniły, bo przecież nie może robić tego, o czym marzył. Chciał być zawodowym żołnierzem, służyć w wojskach technicznych. Dlatego ten wybór technicznej szkoły to było jego marzenie. Być oficerem. No prawie od samego początku tak staram się być samodzielnym. No jak raczej nie chcę, żeby mi ktoś pomagał, ale zawsze ktoś przy mnie jest i może mi pomóc, ale jednak wolę wszystko sam robić. Nic nie pozwala koło siebie robić. To już praktycznie od pierwszych dni. Są takie nieraz wyjątki, że jak gdzieś się śpieszymy, żeby czy do szkoły, czy gdzieś, że musimy już szybko wyjść, to tylko w tym momencie sobie pozwolić, żeby tam gdzieś guziki mógł zapinać coś tego, a tak to absolutnie nic. Skutkiem pobicia jest również poważne uszkodzenie kolana. Nastolatek przeszedł poważną operację. Przez pewien czas nie będzie mógł chodzić do szkoły. Lekcje odbywają się u niego w domu. To, co go spotkało, spowodowało, że patrzy na życie nieco inaczej niż przeciętny człowiek w jego wieku i wie, że tylko poprzez wykształcenie i zdobycie zawodu będzie mógł pokonać wszystko to, co go spotkało złego w życiu. Marzeniem Kuby jest nowoczesna proteza. Jej koszt to ponad 380 tysięcy złotych. Rodziny nastolatka nie stać na taki zakup. Ułatwiałaby... Chyba każdemu, kto jest po takim wypadku, każdemu ułatwiłaby życie. Można, dzięki niej można wiele więcej rzeczy robić i no, na pewno wykonywanie takich różnych codziennych czynności przychodzi łatwiej. Poruszana jest skurczami mięśni Kuby, czyli robi to, co on sobie zaplanuje. Oczywiście zakres ruchów ma... No, ograniczony w stosunku do zdrowej ręki, wiadomo, ale każda proteza jest po to, żeby ułatwić życie i funkcjonowanie, a ta jest najlepsza z najlepszych. W zbiórkę pieniędzy mocno zaangażowała się dyrekcja szkoły oraz nauczyciele i koledzy z klasy. Już wkrótce odbędzie się koncert, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na zakup protezy. Niedługo się odbędzie koncert w szkole muzycznej, charytatywny. Będą sprzedawane bilety. Można je nabyć, cena 15 zł. Koncert odbędzie się 26 lutego o godzinie 18. Zagrają młodzi muzycy utalentowani ze zespołu szkół muzycznych im. Oskara Kolberga. Wszyscy, którzy chcą pomóc Kubie, mogą wpłacać pieniądze na konto Caritasu. Oto szczegółowe dane.